po 6 latach zawody motorowodne wróciły do Żnina. Niedawno zakończyliśmy Mistrzostwa Europy, właśnie jeżeli chodzi o klasę OSY400. A dzisiaj nad Jeziorem Żnińskim Małym Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za motorówką. Kiedyś już miałem dogrywki, ale nie miałem tak, żeby pod rząd dwa razy płynąć. W sumie trzy. No. Powiedz mi, wynik jaki osiągnąłeś, to jest to, czego się spodziewałeś? Mniej więcej, czego oczekiwałeś? No, tak właśnie takiego wyniku. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo w sumie dużo nie trenowałem slalomu i właśnie jestem zadowolony. Powiedz mi, a spodziewałeś się w ogóle, że może, a czy wiadomo było, że możesz powalczyć o zwycięstwo, ale czy zostaniesz mistrzem Polski, to w konkurencji, która nie jest twoją koroną konkurencją? No, szczerze powiedziawszy, się nie spodziewałem, bo właśnie mówię, nie miałem tak dużo treningów tego slalomu, ale jakoś się udało, no, po dogrywkach.
Nie spodziewałam się tego, zwłaszcza, że kilka dni temu miałam dość poważny upadek. Miałam problemy z kręgosłupem, byłam w szpitalu, dlatego tym bardziej jest to dla mnie niespodzianka. Wcześniej zdobywałam medale, ale to jest pierwsze miejsce i z nową życiówką, dlatego tym bardziej jest to większy sukces. Warunki są bardzo dobre. Były tutaj kilka lat temu zawody też w nartach wodnych, tylko że w figurach, nie w slalomie. A warunki dzisiaj były bardzo dobre. Kilka dni temu wiało mocno i były bardzo duże fale, a na dzisiaj akurat się pogoda uspokoiła, więc były dobre warunki. Medali mam 5, jeden na szyi. Ten na szyi jest mój za Mistrzostwo Polski Open w slalomie. Pozostałe są naszego klubu. Skiride Warszawa, Justyna Rolak, pierwsze miejsce w kategorii 35+. Darek Rytko, drugie miejsce w kategorii 35+. Łukasz Rolak, bardzo dobry wynik w U14, wygrał. I trzecie miejsce, znaczy drugie miejsce, nie pamiętam. I chyba Justyna w Open za drugie miejsce. Tak, tak, myślę, że tak. No ja nie robię sald jak koledzy. Trochę już nie jeździłem od dawna, no troszkę, no rok już nie jeździłem, ale za to nadrabiam figurami za nogę, którzy, no inni zawodnicy, których nie za bardzo potrafią. No i myślę, że to tylko tym wygrałem. A jesteś w ogóle zaskoczony, czy aż na medal pewnie liczyłeś, ale czy na złoto było w twoim zasięgu? Starałem się, ale było tam bardzo ciasno, było przynajmniej 4 zawodników, którzy mieli podobne programy punktowo. No i myślę, że tylko szczęście wygrałem, bo tam poprzewracali się.